Jak zapowiadają synoptycy, dzisiejsze ocieplenie było tylko chwilowe, bo od jutra powrót niskich temperatur. Tak więc wybierając się na Orszach Trzech Króli, warto ubrać ciepłą kurtkę i czapkę. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Tej nocy na przeważającym obszarze zachmurzenie będzie duże i całkowite. Przejaśnienia wystąpią jedynie w centrum oraz w regionach zachodnich. Na wschodzie oraz na południowym wschodzie popruszy śnieg. Na termometrach od 0 stopni na Pomorzu, przez 0 w Poznaniu, minus 4 w Łodzi i również minus 4 w regionach południowych. Słaby wiatr powieje do nas z północy. Przed południem pochmurno z lokalnymi przejaśnieniami na zachodzie, Warmii, Mazurach oraz w centrum. Śnieg popruszy nadal w regionach południowo-wschodnich. Po południu nadal pochmurno, ale przejaśnienia wystąpią już tylko w centrum, a na południowym wschodzie nadal opady śniegu. Na termometrach od 0 stopni w Gdańsku, przez 3 w centrum i do minus 4 w regionach południowych. W ciągu dnia powieje słaby północny wiatr. Wieczorem i w pierwszej części nocy w naszym regionie zachmurzenie będzie całkowite i duże z lokalnymi przejaśnieniami. W centrum regionu przewidywane opady śniegu. W drugiej części nocy nadal pochmurno, ale padać już nie powinno. Na termometrach od minus 3 do minus 4 stopni. Słaby wiatr powieje z północy. Przed południem, jak i po południu zachmurzenie duże w regionie. Na wschodzie lokalne przejaśnienia. Na termometrach od 0 do minus 2 stopni. Nastąpią wahania ciśnienia na barometrach 1016 hektopaskali. Spójrzmy, co przyniesie kolejny tydzień stycznia. Poniedziałek zapowiada się pochmurny z opadami śniegu i deszczu. W ciągu dnia od 0 do minus 1 stopnia. We wtorek zachmurzenie całkowite i duże z lokalnymi opadami śniegu. W godzinach popołudniowych na zachodzie deszcz. W środę popruszy śnieg. W ciągu dnia będzie nam towarzyszył silny, porywisty wiatr. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.